Bardzo proszę, następny pan poseł Stanisław Wziątek. Bardzo proszę, wniosek formalny. Szanowna pani marszałek, panie i panowie posłowie, zwracam się do pani marszałek z prośbą o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w związku z potrzebą przeprowadzenia ponownej analizy sytuacji, która się dotychczas nie zdarzyła. Nie zdarzyło się jeszcze, że procedowany projekt ustawy, który powstał na mocy woli wszystkich posłów reprezentujących różne kluby parlamentarne, bo jest to projekt grupy poselskiej, projekt Prawo Łowieckie. Projekt jest procedowany, został przygotowany dokument, który jest dokumentem w postaci formalnego sprawozdania Komisji Środowiska. I ta komisja przedstawiła do pani marszałek już dawno temu gotowy materiał, który niestety nie został wprowadzony do drugiego czytania. Czy to oznacza, pani marszałek, że jeżeli rozwiązania, które w Prawie łowieckim zostały zaproponowane przez większość, która zdecydowała się przyjąć takie, a nie inne rozwiązania, a które nie odpowiadają rządowi, to taki projekt nie ma być procedowany? To jest po prostu skandal. To nie może być tak, że pod obrady Sejmu są przedkładane tylko te projekty, na które zgadza się rząd. A te, które rząd nie akceptuje, są odrzucane. Pani marszałek, proszę przeanalizować jeszcze raz tą sytuację. Zwłaszcza, że Prawo łowieckie powinno być wprowadzone w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę, na początku przyszłego roku, staniemy w sytuacji, że nie można realizować zadań państwa związanych z wykonywaniem polowań, z wykonywaniem określonych odstrzałów i całą gospodarką łowiecką. To jest problem, który do tej Wysokiej Izby wróci ze zdwojoną siłą. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Ja wiem, że to jest duży problem i na ten temat rozmawialiśmy i na prezydium dzisiaj, i na Konwencie Seniorów. Także bardzo dziękuję.